plaga fałszywych alarmów można uznać, że już znacznie opadła, ale wciąż znajdują się wśród nas mało zabawni żartownisie. Czasem jednak to nie żart jest powodem nieuzasadnionego alarmu. Do takiej sytuacji doszło w ostatnią sobotę w centrum miasta. Policję, straż pożarną i karetkę pogotowia wezwała zaniepokojona rodzina pewnego dżentelmena. Po wyważeniu kosztownych drzwi okazało się, że znajdujący się wewnątrz mieszkania lokator odsypia suto zakrapianą kolację. Straż pożarna tego rodzaju wezwania otrzymuje najczęściej od policji albo od pogotowia ratunkowego. My dysponujemy sprzętem, który pozwala na otwarcie drzwi różnego rodzaju, prawda? Czasami bywa to tak, że dostajemy się do środka, do mieszkań poprzez uchylone okna. Wtedy po prostu nie zostaje to wykonane bezkosztowo, prawda? Bez żadnych uszkodzeń. Różne są sytuacje. Czasami bywa tak, że faktycznie ktoś śpi. Mieliśmy takie zdarzenia, że czasami dziecko po prostu zatrzasnęło drzwi, jakieś małe jest w środku, a czasami bywa tak po prostu, że są osoby chore, które nie są w stanie poruszać się, prawda, o własnych siłach i faktycznie wtedy liczy się czas, żeby jak najszybciej do tych osób dotrzeć. Wezwania w większości przypadków okazują się zasadne. Alarmów fałszywych, generalnie rzecz biorąc, w tym zakresie jest niewiele. Zawsze jest potrzebna ta pomoc, po prostu alarmują sąsiedzi, alarmują osoby, które opiekują się tymi starszymi ludźmi. Zdarza się tak, że te drzwi są otwarte siłowo, a później znajduje się właściciel i okazuje się, że faktycznie to było niepotrzebne, ale my musimy reagować na te zagrożenia, bo zawsze może być tak, że w środku jest osoba, która będzie potrzebowała natychmiast tej pomocy. Straż pożarna, jak wyjaśnia komendant, w podobnych sytuacjach woli dmuchać na zimne. Tym bardziej, że... Koszty może nie są duże. Ja bym tutaj patrzył bardziej na aspekt dotyczący niesienia pomocy. My cały czas jesteśmy do dyspozycji, prawda, strażacy są na dyżurach i to, czy oni czekają na interwencję w jednostce, czy pojadą do takiego zdarzenia, sam koszt to jest koszt eksploatacyjny materiałów, paliwa, prawda, także to nie są jakieś wygórowane koszty. Najważniejsze, by pomoc dotarła na czas. Z podobnego założenia wychodzi suwalska policja, która w tym roku wezwana była do 31 wymyślonych interwencji. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Eliza Sawko zauważyła, że zasadność wezwań jest trudna do zweryfikowania. Wszystkie wezwania traktowane są z pełną powagą, nawet jeśli okażą się przesadzone. Policja w Suwałkach raczej nie wyciąga konsekwencji wobec osób, które wezwały ją w dobrej wierze. Chyba że okaże się, że wezwanie było kompletnie bezpodstawne albo miało miejsce dla zabawy. W takich przypadkach litości nie ma.